Portal chiny24.com przedstawia podcast z serii Chiny według Leszka Ślazyka. Dzień dobry. Przy mikrofonie Leszek Ślazyk. W kolejnym odcinku podcastu z serii Chiny według Leszka Ślazyka, który, jak nazwa wskazuje, jest podcastem o Chinach i ma charakter silnie subiektywny. Do Chin trafiłem przypadkiem w połowie lat 90. zeszłego stulecia w związku z pracą. Miało być na chwilę, a trwa do dzisiaj. Nie jestem ani sinofilem, ani sinofobem. Nie uczyłem się języka chińskiego, nie poznawałem chińskich sztuk walk. Chiny nie znajdowały się na mojej liście rzeczy, których chciałbym doświadczyć, nim umrę. Ale od pierwszego osobistego kontaktu Chiny intrygują mnie jako państwo, organizacja, która w zaledwie 40 lat wydobyła miliard ludzi z bezmiaru nędzy i osiągnęła pozycję drugiej gospodarki świata i największej siły wytwórczej w skali globu. Tę fascynację pogłębił fakt, iż ponad 25 lat z tych 40 działo się na moich oczach. Byłem naocznym świadkiem zmian, przeobrażeń. Co róż dowiadujemy się z mediów, że Chiny są olbrzymem na glinianych nogach, który już za chwilę runie i rozsypie się w proch. Tymczasem kolejną dekadę z rzędu państwo środka prze w zaplanowanym kierunku, pokonując kolejne bariery. Te sukcesy zdają się zupełnie nie przystawać do mrocznych przepowiedni medialnych. Dlaczego? To właśnie próbuję wyjaśnić sobie i Państwu w podcastach z serii Chiny według Leszka Ślazyka. Jeżeli uważacie Państwo, że to wyjaśnianie ma sens i warte jest Waszego wsparcia, zapraszam na stronę patronite.pl, za pośrednictwem której możecie stać się patronami niniejszego projektu. Szczegóły w opisie podcastu. A teraz... Do 17 czerwca chińskie media doniosły o wodowaniu trzeciego chińskiego lotniskowca. Poinformowano, że to najbardziej zaawansowany lotniskowiec spośród posiadanych przez chińską marynarkę wojenną, a zarazem kolejny krok przybliżający do celu, jakim jest zbudowanie do 2035 roku marynarki wojennej z co najmniej 6 grupami bojowymi lotniskowców. Lotniskowiec Fujian, nazwany tak na cześć południowo-wschodniej prowincji Chin, opuścił stocznię Jiangnan w Szanghaju po co najmniej 2 opóźnieniach terminów wodowania tej jednostki. Wodowanie okrętu było transmitowane przez państwową telewizję centralną CCTV. Okręt typ 003 jest pierwszym lotniskowcem we flocie chińskiej, którym zastosowano katapultę elektromagnetyczną do wystrzeliwania samolotów z pokładu. Typ 003 jest drugą na świecie po klasie Gerald Ford, amerykańskiej marynarki wojennej, klasą lotniskowców, której zastosowano zaawansowany system katapult umożliwiający starty cięższych samolotów z większym ładunkiem paliwa i amunicji. Starty te mogą odbywać się z większą częstotliwością niż w przypadku rozwiązania zastosowanego na lotniskowcu typ 001 czy typ 002, gdzie samoloty startują z pasa zakończonego specjalną rampą, ugiętą ku górze płaszczyzną, pozwalającą rozpędzonej maszynie rozpocząć lot. Zastosowanie katapult, ich działanie można obejrzeć na przykład w filmie Top Gun 2, przekłada się na większą liczbę lotów oraz większy zasięg maszyn transportowanych przez lotniskowiec, zwiększa wartość bojową jednostki w porównaniu z chińskimi lotniskowcami Liaoning i Shandong. Konstruktorzy lotniskowca Fujian wyposażyli go we własne rozwiązanie najbardziej zaawansowanych technologicznie katapult elektromagnetycznych. Takie wyrzutnie stosują Amerykanie w miejsce wcześniej stosowanych, mniej wydajnych wyrzutni z katapultą parową. Chińczycy oszczędnie gospodarują konkretnymi informacjami na temat lotniskowca typ 003. Wiadomo, że ma wyporność ponad 80 tysięcy ton, około 320 metrów długości i 73 metrów szerokości, czyli jest nieco mniejszy niż lotniskowce klasy Ford. Podczas ceremonii wodowania na pokładzie okrętu widać było namioty, hangary na stelażach zakrywające katapulty. Na
W konstrukcjach tych umieszczono transparenty z napisami typu: dostarczamy siłę bojową, walczymy, aby zbudować światowej klasy marynarkę wojenną. Dwie kawy i dwie wuzetki. I co jeszcze? Dlaczego dwie kawy i dwie wuzetki? Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego. Fujian posiada 3 katapulty i 2 windy lotnicze, czyli o 1 mniej niż okręty klasy Ford. Telewizja CCTV podała, że po piątkowym wodowaniu priorytetem będzie przetestowanie systemów cumowniczych i nawigacyjnych lotniskowców. Pekin planuje budowę co najmniej 6 grup bojowych lotniskowców do 2035 roku, z czego 4 lotniskowce powinny mieć napęd jądrowy. Amerykańskie, sztuk 11, wszystkie mają napęd jądrowy. Pozwoliłoby to chińskiej marynarce wojennej wypływać na większe odległości i prowadzić bardziej złożone operacje. Prosty rachunek, Fujian to lotniskowiec 3, ale z silnikiem spalinowym. Czyli powstaną jeszcze co najmniej 4 jednostki, wszystkie z napędem jądrowym. Będzie więc tych lotniskowców co najmniej 7. Pierwszy chiński lotniskowiec, czyli Liaoning typ 001, pozostanie prawdopodobnie, zgodnie z pierwotnym założeniem, jednostką szkoleniową. A może pójdzie do ludzi. Krążyły pogłoski, że Chiny chcą podarować Liaoninga Pakistanowi. Jak czytamy w South China Morning Post, Li Nan, starszy pracownik naukowy Instytutu Azji Wschodniej Narodowego Uniwersytetu Singapuru, uważa, iż lotniskowiec Fujian prawdopodobnie zostanie wykorzystany do projekcji chińskiej potęgi na Morzu Południowochińskim i Oceanie Indyjskim. Chiny rozbudowują swoją potęgę morską z regionalnej na globalną. Obecnie główną słabością chińskiej marynarki jest jednak słaba osłona powietrzna. Chiny mają wiele okrętów nawodnych o dużej wartości bojowej, takich jak niszczyciel typ 055. Wchodzące sukcesywnie do służb lotniskowce umożliwią chińskiej marynarce wojennej uzyskanie przewagi powietrznej w operacjach ofensywnych i defensywnych daleko od swoich wybrzeży, w tym na spornych wyspach Spratly i wyspach Paracelskich. Li Nan zauważył w wypowiedzi dla hongkońskiej gazety, że chińskie lotniskowce mają i będą miały ograniczone zastosowanie w ewentualnym konflikcie z Tajwanem, ponieważ Armia Ludowo-Wyzwoleńcza posiada już wiele lotnisk, dzięki którym może osiągnąć przewagę powietrzną nad wyspą. Chiny zbudowały obiekty wojskowe na sztucznych wyspach na spornych wodach Morza Południowochińskiego. Na przykład w 2016 roku zbudowano lotnisko na rafie Ognistego Krzyża, którą Chiny nazywają rafą Yongshu. Katapulty elektromagnetyczne na pokładzie nowego lotniskowca mogą posłużyć również do wystrzeliwania dronów i większych samolotów zwiadowczych, takich jak te wyposażone w pokładowy system ostrzegania i kontroli, zwiększając w ten sposób zasięg wykrywania przeciwników. Według Li Nana to właśnie katapulty elektromagnetyczne są najważniejszym elementem całego projektu pod nazwą Fujian typ 003. To według niego kamień milowy w rozwoju chińskiej marynarki wojennej, a także chińskiej koncepcji strategicznej. Uważa się, że wodowanie okrętu Fujian było opóźnione co najmniej dwukrotnie. Początkowo miał zostać zaprezentowany 23 kwietnia z okazji 73. rocznicy powstania marynarki wojennej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, ale uroczystość została przełożona przez wzgląd na sytuację epidemiczną w Szanghaju. Potem zaproponowano datę 3 czerwca, ale był to okres święta Smoczych Łodzi, więc przesunięto wodowanie o kolejne kilka dni. Zatem spóźnienie, przynajmniej oficjalnie, nie wiązało się z problemami technicznymi. Tymczasem ciekawy artykuł pojawił się na stronach amerykańskiego portalu Task & Purpose. To serwis założony w 2014 roku, którego misją, jak czytamy w stopce, jest informowanie, angażowanie i stawanie w obronie członków czynnej służby wojskowej, weteranów i ich rodzin. Strona, jak czytamy dalej, stała się jednym z najbardziej zaufanych źródeł wiadomości i ośrodków dziennikarstwa śledczego dla wojska. No i w Task & Purpose z 9 czerwca tego roku opublikowano artykuł Jeffa Szugola pod tytułem Lotniskowce US Navy mogą być bezużyteczne w wojnie z Chinami. Szugol pisze, iż lotniskowce, tak jak wart 13 miliardów dolarów USS Gerald Ford, są pływającymi symbolami potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych. Ich zadaniem jest zniechęcanie przeciwników do atakowania amerykańskich interesów, dodawanie otuchy sojusznikom w czasach kryzysu oraz zapewnianie wsparcia lotniczego wojskom amerykańskim w czasie walk.
Jednak te wielkie okręty są również dużymi i kuszącymi celami dla pocisków przeciwokrętowych. Chiny, które dysponują pociskami mogącymi razić okręty oddalone nawet o 4000 km, znalazły podobno sposób na śledzenie amerykańskich lotniskowców w czasie rzeczywistym. Według doniesień prasowych w czerwcu ubiegłego roku chiński satelita wyposażony w sztuczną inteligencję wykrył lotniskowiec USS Harry Truman podczas ćwiczeń marynarki wojennej u wybrzeży Long Island w Nowym Jorku, dzięki czemu chińskie wojsko mogło śledzić ruchy okrętu w czasie rzeczywistym. Amerykańska marynarka wojenna skierowała pytania dotyczące możliwych implikacji tego twierdzenia do Pentagonu, który nie udzielił komentarza. Jeśli te doniesienia są prawdziwe, może to oznaczać, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych nie będzie w stanie wysłać lotniskowców Tajwan w odpowiedzi na chińską inwazję. Tak uważa Timothy Heath, starszy badacz obrony międzynarodowej w RAND Corporation, organizacji badawczej non-profit. W rozmowie z Task and Purpose Timothy Heath powiedział również, że biorąc pod uwagę chińskie przeciwokrętowe pociski balistyczne dalekiego zasięgu, jedyną nadzieją amerykańskich lotniskowców na przetrwanie bitwy w pobliżu Tajwanu byłoby zniknięcie okrętów z pola widzenia chińskich satelitów wywiadowczych. Jeśli informacje na temat zdolności chińskiego satelity są prawdziwe, to ostatnia koncepcja obrony amerykańskich lotniskowców przed chińskimi przeciwokrętowymi pociskami balistycznymi jest już nieaktualna. Jeśli lotniskowiec może zostać odnaleziony, zidentyfikowany i śledzony w czasie rzeczywistym, a dane z satelity mogą zostać przekazane do systemów naprowadzania chińskich rakiet, to rakiety takie mogą namierzyć okręt wojenny i go zniszczyć. Dodam jeszcze od siebie, że chodzi o zdolność uderzenia na odległość mierzoną w tysiącach kilometrów oraz o pociski, które choć wciąż nazywane są balistycznymi, to mają mieć zdolność zmiany trajektorii lotu, a dodajmy do tego prędkość hipersoniczną. Timothy Heath powiedział jeszcze: myślę, że wśród wojskowych analityków panuje zgodne przekonanie, iż przyszłe pole bitwy będzie bardzo przejrzyste w tym sensie, że rozprzestrzenianie się satelitów i sztucznej inteligencji sprawi, że głównym okrętom bojowym, takim jak lotniskowce, coraz trudniej będzie się ukryć. W zasadzie jest niemal pewne, że dni lotniskowca na współczesnym polu walki są policzone. Chiny posiadają już wiele radarów naziemnych, systemów powietrznych i satelitów, które sprawiają, że amerykańscy planiści wojskowi obawiają się wysłać lotniskowce w pobliżu Tajwanu. Oficerowie, z którymi rozmawiałem, powiedzieli, że od lat planują rozmieszczenie lotniskowców tak daleko od Tajwanu, aby były poza zasięgiem chińskich rakiet, ale szczerze mówiąc, przy takim rozmieszczeniu nie będą miały żadnego znaczenia w walce. Wniosek z tego jest taki, że jeśli Stany Zjednoczone chcą ratować Tajwan za pomocą lotniskowców, to sprawa jest przegrana. Tego się po prostu nie da zrobić. Przypomnę, że jest to informacja opublikowana przez amerykański portal dla amerykańskich żołnierzy, weteranów i ich rodzin. W tym samym niemal czasie, czyli 16 czerwca, dwóch amerykańskich senatorów, Bob Menendez, przewodniczący Komisji Stosunków Zagranicznych z Partii Demokratycznej oraz Lindsey Graham z Partii Republikańskiej, przedstawiło projekt ustawy, która ma znacząco zwiększyć wsparcie amerykańskie dla Tajwanu, tym pomoc finansową w zakresie bezpieczeństwa oraz ma wprowadzić zmiany w ustawie o relacjach z Tajwanem, czyli w tzw. Taiwan Act z 1979 roku. Politycy wspierający projekt ustawy informują, że będzie to radykalna i kompleksowa zmiana polityki Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu od czasu uchwalenia Taiwan Act, tworzonego, gdy po latach starań, o tym wiele pisze Henry Kissinger w swojej książce o Chinach, Waszyngton nawiązał stosunki z Pekinem, jednocześnie wycofując formalne uznanie Republiki Chińskiej jako państwa suwerennego. Projekt Taiwan Policy Act, czyli dokumentu określającego nową politykę USA wobec Tajwanu, a w istocie wobec Chin Ludowych, grozi Chinom m.in. surowymi sankcjami, gdyby te dokonały jakiejkolwiek agresji wobec Tajwanu, i przewiduje przeznaczenie 4,5 miliarda dolarów na militarne wsparcie Republiki Chińskiej w okresie 4 najbliższych lat. Tajwan miałby zostać dzięki tej ustawie określony jako główny sojusznik spoza NATO. Gdyby akt ten wszedł w życie w obecnym kształcie, przyspieszyłby sprzedaż broni na Tajwan, którą sprzedawano by do czasu, kiedy Kongres USA uzna, że zagrożenie ze strony Chin znacznie zmalało. Ustawa zobligowałaby sekretarza obrony USA do stworzenia i wprowadzenia w życie
programu szkoleniowego Sił Zbrojnych Tajwanu i USA dla zwiększenia ich zdolności operacyjnych. Prezydent USA byłby zobowiązany do nałożenia sankcji na chińskich urzędników, w tym przewodniczącego HRL, w odpowiedzi na działania takie jak podważanie lub obalanie rządu Tajwanu lub okupacja wyspy. Wisienką na tym torcie jest zawarte w projekcie ustawy zobligowanie Departamentu Stanu do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany nazwy przedstawicielstwa Tajpej w Waszyngtonie na Biuro Przedstawicielskie Tajwanu, Taiwan Representative Office, oraz podniesienie rangi najwyższego urzędnika Waszyngtonu na Tajwanie poprzez wprowadzenie wymogu potwierdzania przez Senat obejmowania tej funkcji, jak to ma miejsce w przypadku osób stających się ambasadorami USA w państwach trzecich. Innymi słowy, chodzi o wykreowanie podobnej sytuacji, jaka miała miejsce niedawno na Litwie. Tej samej Litwie, która z polecenia Waszyngtonu wprowadziła w zeszłym tygodniu blokadę Kaliningradu dla tranzytu drogowego i kolejowego. Mam dziwne wrażenie, że ktoś tu chętnie rozpali kolejne ognisko. Abstrahując od Litwy, senator Graham, przedstawiając projekt Taiwan Policy Act, przekonywał, że jeśli Amerykanie okażą słabość w obliczu chińskich gróźb i agresji w stosunku do Tajwanu, to niebezpieczeństwo będzie tylko rosło. Przy czym nie określił, jakiego rodzaju niebezpieczeństwo ma na myśli. Ale zapewne chodzi o pewność, że Chiny właśnie szykują się, by zaatakować wyspę. Pomijam dość sporą rozbieżność pomiędzy stosunkiem do tego samego zagadnienia wojskowych i polityków. Oprócz odmiennego stosunku do informacji dostarczanych przez fachowców, polityków i żołnierzy różni zasadniczo rola w przypadku konfliktu. Ci pierwsi będą potrząsać pięścią ze swoich okazałych biurek, tudzież gromić wroga twardymi słowami z mównic, a tymczasem ci drudzy będą robili wszystko, by wyjść z awantury z życiem. Postawa panów senatorów przypomina mi pewną historię sprzed lat z mojego podwórka przystoczniowego. Otóż, kiedy na podwórku pojawiał się jakiś nowy dzieciak, jak już wiedzieliśmy, czy ma fajne żelaźniaki i czy stać go na oranżadę w spółdzielni z połem, to obowiązkowo zadawaliśmy mu pytanie, czy lubi czary. Kto nie lubi? A uzyskawszy odpowiedź twierdzącą, już oczywistą, zadawaliśmy pytanie trudniejsze. Czy chciałby się zamienić na chwileczkę tak, w piłeczkę ping-pongową? Bo tu niedaleko mieszka taki czarodziej, który zamienia ludzi w piłeczki ping-pongowe, ale tylko na chwilkę. Jako że rzecz się działa w Gdyni, to delikwent, niezwykle zaintrygowany, na wszelki wypadek odpowiadał: jojo, w piłeczkę od razu, jo, weźcie się. Ale zazwyczaj ta możliwość zetknięcia się z prawdziwą magią nie dawała żyć i po kilku kwadransach klient wracał z deklaracją, że chciałby. No to my całą zgrają szliśmy do budynku drukarni, gdzie na parterze mieszkał stróż i tłumaczyliśmy delikwentowi, że do tego stróża, a w zasadzie magika incognito, można wchodzić tylko pojedynczo, a żeby wejść, trzeba dać sygnał. Wydzwonić dzwonkiem sygnał znany z boisk futbolowych. Delikwent wchodził do budynku, potem musiał pokonać 5 stopni i podchodził niepewnie do drzwi, jedynych na parterze, i co chwilę spoglądał na nas, stojących całą bandą na progu klatki schodowej. A myśmy go szeptem zachęcali. No dzwoń, wiesz jak. Wieczność trwała podróż palca wskazującego z poziomu paska z klamrą z bohaterami z Bonanzy do bordowego guzika bakelitowego przycisku dzwonka. Jeszcze jedno spojrzenie na nas. My ściskamy pięści dla dodania mu odwagi i szepczemy. Dawaj. I wreszcie delikwent naciskał, wydzwaniał magika. I magik pojawiał się. Oj, pojawił. Stróż miał generalnie niechętny stosunek do ludzkości, a już zwłaszcza do tej niewrośniętej, która tylko przysparzała mu roboty. A do furii doprowadzało go to dzwonienie do drzwi przez gnojków, którzy dzwonili bez uprzedzenia i dawali drapaka. Najgorsi byli ci, co wbijali zapałkę między guzik dzwonka i obudowę przycisku. Wtedy dzwonek darł się nawet kilka minut, póki zapałka nie przegrała z małym ostrzem stróżowego scyzoryka. Więc jak już się przytrafił gamon, który dzwonił, a potem stawał pełen emocji na wycieraczce i czekał, to stróż gamonia zamieniał w piłeczkę ping-pongową poprzez intensywne uklepywanie zatka. No i z Chińczykami i Tajwanem jest właśnie jak z tym stróżem i dzwonkiem. Poruszanie kwestii Tajwanu, a już zwłaszcza zapowiadanie wycofania się z ustaleń z 1979 roku, wywołuje zawsze tą samą reakcję. Nie ma szans, by była ona inna. I każdy na dzielnicy to wie. Amerykanie zdają sobie doskonale sprawę z tego, że poruszanie kwestii Tajwanu będzie wywoływać furię Pekinu. Odruch Pawłowa
powielokroć dowiedzione empirycznie. A że to śmierdzi wojną, w której zginie trudna do określenia liczba żołnierzy i cywilów, to nie ma chyba żadnego znaczenia. Po co teraz właśnie senatorowie wychodzą z taką inicjatywą? Wygląda na to, że coraz większa liczba amerykańskich polityków dochodzi do wniosku, że na normalne wyścigi z Chinami, takie na technologię, infrastrukturę, edukację, miejsce w światowej nauce dziś i za 10 lat, na potencjał produkcyjny, na dobrostan przeciętnego obywatela, wielkich szans już nie ma. To niosłoby za sobą ogromne koszty i wiele rozwiązań pachniałoby elektoratom lewackimi wydumkami, jak choćby darmowa edukacja, ale groziłoby przede wszystkim koniecznością przyznania, że w niektórych obszarach model chiński okazał się bardziej efektywny. A taka sytuacja to uderzenie w fundament Stanów Zjednoczonych jako narodu wybranego z misją, by władać światem całym. Czyli kiszka. Tymczasem firmy amerykańskie, ale też i te pracujące na rynku amerykańskim lub mające odbiorców w USA, mają przed sobą okres niepewności. A źródłem tej niepewności jest The Uyghur Forced Labor Prevention Act, czyli ustawa o zapobieganiu pracy przymusowej Ujgurów. Na mocy tego aktu, który wszedł w życie z dniem 21 czerwca, objęte zakazem importu w USA zostają wszelkie produkty produkowane w chińskiej prowincji Xinjiang, czyli miejscu zamieszkiwanym przez mniejszość etniczną Ujgurów. Jak donosi Asia Nikkei, amerykańscy producenci i sprzedawcy detaliczni przygotowują się na chaos, ponieważ służby celne USA przygotowują się do wprowadzenia od wtorku 21 czerwca zakazu importu towarów z regionu Xinjiang w Chinach, gdzie wedle doniesień ma miejsce praca przymusowa. Firmy amerykańskie starają się ocenić, w jaki sposób nowe przepisy mogą wpłynąć na ich działalność i łańcuchy dostaw. Wśród grup, które mogą być narażone na zatrzymanie przesyłek z Chin, są m.in. dostawcy odzieży, międzynarodowe sieci detaliczne, amerykańscy producenci paneli słonecznych i wytwórcy płytek podłogowych. Zakaz importu produktów z Xinjiangu ma wzmagać presję na Pekin w związku z oskarżeniami o powszechne łamanie praw człowieka wobec muzułmańskich Ujgurów i innych mniejszości w zachodnim regionie Xinjiang. Chiny zaprzeczają tym zarzutom i ostrzegają, że podejmą działania odwetowe. Podpisana pod koniec ubiegłego roku przez prezydenta Joe Bidena ustawa Uyghur Forced Labor Prevention Act zakłada, że wszystkie towary importowane do USA, które pochodzą z prowincji Xinjiang, od bawełny i pomidorów, po płytki podłogowe i panele słoneczne, zostały wyprodukowane z wykorzystaniem pracy przymusowej. Towary takie nie będą dopuszczane do rynku amerykańskiego. W ostatnim kwartale 2021 roku władze amerykańskie zatrzymały ponad 900 shipmentów z tego regionu na mocy wcześniejszych ograniczeń handlowych. Amerykańskie stowarzyszenia handlowe i biznesowe wyraziły obawę, że niejasne sformułowanie nowych przepisów stanowi zagrożenie dla większości dostaw z Chin, których wartość roczna przekracza 500 miliardów dolarów. Sposób, w jaki nowe prawo zostało sformułowane, pozwala na ogromną dowolność interpretacji, ponieważ może być stosowane również wobec towarów pochodzących z innych chińskich prowincji, a w przypadku których istnieje domniemanie, że na jakimś etapie łańcucha dostaw do wytwarzania ich wykorzystywana jest praca przymusowa. Jak w swoim mailu przesłanym do redakcji Asia Nikkei poinformował Doug Berry, dyrektor w US-China Business Council, pracownicy z Xinjiangu mogą pracować w innych prowincjach Chin. W innych prowincjach mogą być też wykorzystywane surowce, półprodukty czy komponenty pochodzące z Xinjiangu. Importerzy, zwłaszcza mniejsi, nie są w stanie przeprowadzić skrupulatnego śledztwa, kto zajmuje się daną produkcją, skąd pochodzi każdy składnik finalnego produktu. A wedle nowych przepisów, każda taka sytuacja, pracownik z Xinjiangu jako domniemany pracownik przymusowy, czy komponent z Xinjiangu jako domniemany rezultat pracy przymusowej, może zakończyć się zatrzymaniem danej partii towaru przez służby celne i niedopuszczeniem jej na rynek amerykański. W swojej komunikacji z administracją w Waszyngtonie Doug Berry ostrzegł, że ustawa może wywrzeć jeszcze większą presję na łańcuchy dostaw dotknięte wcześniej pandemią i podsycić inflację w USA, która już teraz osiąga 40-letnie maksimum. Firma Layer Style, zarządzająca łańcuchami dostaw odzieży w Hongkongu, której klientami są marki takie jak Fila, Hugo Boss, Theory, poinformowała, że przed wprowadzeniem zakazu przestawia się na tkaniny z bawełny indyjskiej dla amerykańskich klientów. W Xinjiangu kwitnie przemysł, górnictwo i rolnictwo. Z tego regionu do Stanów Zjednoczonych trafia wszystko.
od papryki i orzechów włoskich po sprzęt elektryczny i polikrzem, kluczowy materiał do produkcji paneli słonecznych. Z tego regionu pochodzi też 20% światowej produkcji bawełny i 80% chińskiej produkcji tego surowca. Amerykańskie służby celne wydały w zeszłym tygodniu instrukcje dla firm, jak mają wykazać, że ich produkty nie zostały wytworzone z wykorzystaniem pracy przymusowej. Instrukcja ta zawiera m.in. przykładowe mapy łańcucha dostaw i wzory zamówień, które trzeba zaprezentować amerykańskim celnikom. Amerykańskie służby celne zapowiedziały, że będą rygorystycznie egzekwować te przepisy, te zaś grożą pogorszeniem i tak już napiętych stosunków między Waszyngtonem a Pekinem. Z jednej strony mamy więc decyzje polityczne, z drugiej realia ekonomiczne. Jedne nie mają związku z tymi drugimi. I co ciekawe, wprowadzane przepisy zawsze uderzają w tych, którzy sankcje nakładają. Nie będę się już wychylał z przypomnieniem, że Chiny od początku wojny handlowej z USA, a potem inwazji Rosji na Ukrainę powtarzają, że sankcje są bez sensu, bo wywołują skutki uboczne, które dotykają państwa trzecie, a przynoszą mierne efekty polityczne, dyplomatyczne i inne. Powtórzę, bo wiadomo, że lubię. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Sankcje zawarte w Uyghur Forced Labor Prevention Act mają zmusić Chiny, żeby zakończyły stosować pracę przymusową jako jedno z narzędzi represji wobec Ujgurów. Represje są efektem uznania mniejszości ujgurskiej za zaplecze kadrowe ekstremistycznych organizacji islamskich działających w Afganistanie i wielu innych państwach świata. Takie zdanie na temat Ujgurów w Chinach miał rząd Stanów Zjednoczonych, kiedy zwierał wokół siebie sojuszników w wojnie z islamskim ekstremizmem, a celował w państwa realnie nim zagrożone. Amerykanie nie tylko uznali, że spośród Ujgurów chińskich wywodzą się bojownicy takich organizacji jak Al-Kaida, ale zgromadzili dowody na to. Jeszcze w 2018 roku Amerykanie bombardowali bazy Ujgurów w Afganistanie, ale oczywiście nie ma to teraz żadnego znaczenia, bo nie o Ujgurów w tej całej historii chodzi, a o to, by napinać relacje z Pekinem. Tyle, że pierwszymi dotkniętymi przez nowe prawo będą amerykańscy przedsiębiorcy, a zaraz potem amerykańscy konsumenci. Nowe prawo nie tylko nie było konsultowane z przedstawicielami amerykańskiego biznesu, ale także nie powstało przy udziale ludzi zajmujących się w przyszłości działalnością handlową czy produkcyjną. Takie regulacje najpierw komplikują działalność własnym przedsiębiorcom, a potem otwierają możliwość działania kombinatorom i przestępcom. Jako osoba, która przez ponad dwie dekady związana była z produkcją tekstylną, mogę zapewnić, że tylko kwestią czasu jest ominięcie takich barier. Jeśli chodzi na przykład o bawełnę, to wystarczy przecież, że nie będzie ona pochodziła z Xinjiangu. Stąd wprawdzie pochodzi 80% chińskiej bawełny, ale pozostałe 20% z innych prowincji, głównie z Shandongu. No to porozumiewamy się z Centralą Handlu Zagranicznego z Shandongu, że kupimy od nich bawełnę w każdej ilości, pod warunkiem, że będzie miała wszelkie świadectwo pochodzenia z tej prowincji. I centrala to załatwi. Bawełna będzie być może z Xinjiangu, ale na pewno z kwitami z Shandongu. Gdyby się Amerykanie czepiali, to puszczamy bawełnę z Xinjiangu przez Kazachstan. Oczywiście papierowo. I eksportujemy ją jako bawełnę kazachską. Albo pochodzącą z Pakistanu, Bangladeszu, jakiegokolwiek kraju, gdzie produkuje się bawełnę. Oczywiście bawełny z różnych zakątków świata mają specyficzne właściwości, ale wystarczy surową bawełnę zamienić w przędzę i zadanie rozpoznania właściwego źródła pochodzenia staje się trudniejsze. Wymaga ekspertyzy. A już w gotowych wyrobach to sprawa badań laboratoryjnych. Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza materiałów specjalnych, np. stosowanych do produkcji ubrań ochronnych czy dla służb medycznych, zakaz importu z Xinjiangu czy z Chin to strzał w stopę. Tak się jakoś złożyło, że większość armii na świecie nosi mundury, które na pewnym etapie produkcji mają w sobie coś chińskiego. Najczęściej tkaniny, bo są po prostu dobre, dają radę jeśli chodzi o parametry przetargowe, no i zazwyczaj pozwalają uzyskać przewagę cenową nad konkurencją. Z Chin są też tkaniny kwasoodporne, niepalne, olejoodporne i wodoodporne. Sprowadzanie ich z innych miejsc na świecie często jest niemożliwe, bo niektóre rodzaje materiałów wymagają kosztownego zaplecza technologicznego, a przez lata cały świat wolał, żeby to Chińczycy wykładali pieniądze na technologię i maszyny, żeby to oni ponosili koszty. Świat chciał na tym układzie zarabiać bez angażowania się kapitałowo
w samo powstawanie produktu. Politycy bardzo często w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy, a jeśli ktoś im takie zależności uświadamia, to te informacje wypierają. Tak czy inaczej ustawa weszła w życie, jak sobie z nią radzić będą Amerykanie, dowiemy się pewnie już niebawem. Konsekwencją, jak w przypadku embarga na ropę i gaz z Rosji, będą wzrosty cen. Na początek na rynku amerykańskim, a potem się pewnie rozleje, jeśli Europa wpadnie na pomysł banowania produktów z Xinjiangu, czyli w zasadzie z Chin. Do koszyka produktów, których ceny rosną w tempie znacznym, trafią nowe ubrania, sprzęt AGD, osprzęt do fotowoltaiki, ceramika budowlana i łazienkowa, zabawki, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, części samochodowe itd., itd. Tymczasem reszta świata ma te gry i zabawy głęboko w nosie. Zdaje się, że podejrzenie, iż hegemonowi wyczerpują się już baterie, i to tak na dobre, rodzi się w coraz większej liczbie głów. Magia hegemona wciąż działa na nas, ale już w Afryce czy w Azji, że o Bliskim Wschodzie nie wspomnę, po dawnym wpływie nie ma śladu. Z ostatniego badania światowej opinii publicznej Democracy Perception Index wynika, że większość mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej nie poparłaby zerwania przez ich rządy więzi gospodarczych z Chinami, gdyby Pekin dokonał inwazji na Tajwan. W tym samym raporcie stwierdzono, że spośród obywateli krajów tego regionu tylko Singapurczycy opowiedzieli się za zerwaniem stosunków gospodarczych z Rosją w związku z jej inwazją na Ukrainę w lutym. Indonezyjczycy i Wietnamczycy byli dwiema z trzech narodowości, które uważały, że więzi z Rosją powinny zostać utrzymane. W badaniu Democracy Perception Index 2022, opublikowanym w tym miesiącu przez Fundację Alliance of Democracies, zapytano respondentów, gdyby Chiny rozpoczęły inwazję militarną na Tajwan, czy uważasz, że twój kraj powinien zerwać więzi gospodarcze z Chinami? Indonezyjczycy zdecydowanie opowiedzieli się za utrzymaniem więzi z Chinami. Podobnego zdania byli Wietnamczycy i Singapurczycy. Filipińczycy byli w tej kwestii podzieleni niemal porówno. Za zerwaniem więzi z Chinami w przypadku agresji na Tajwan opowiadają się prawie wszystkie zachodnie demokracje i ich główni azjatyccy partnerzy, tacy jak Japonia i Korea Południowa. Joe Biden, zapytany podczas swojego niedawnego pobytu w Japonii, czy USA interweniowałyby militarnie, gdyby Chiny dokonały inwazji na Tajwan, odpowiedział: tak, takie podjęliśmy zobowiązanie. Departament Stanu próbował odwołać słowa Bidena, twierdząc, że amerykańska długofalowa polityka strategicznej dwuznaczności, polegająca na nieokreśleniu, czy USA będą interweniować militarnie, czy też nie, nadal obowiązuje. Ustawa o stosunkach z Tajwanem z 1979 roku, która reguluje stosunki USA z wyspą, nie wymaga interwencji wojskowej ze strony USA. Administracja Bidena próbuje też uspokajać w sprawie Taiwan Policy Act Menendeza i Grahama. Informuje, iż jeśli nawet Komisja Senacka poprze w głosowaniu projekt ustawy i skieruje go pod obrady Senatu, to ustawa ta musiałaby również przejść przez Izbę Reprezentantów, a wiadomo, że inny obszerny projekt mający na celu zwiększenie konkurencyjności USA wobec Chin od miesięcy zalega w Kongresie. Jeden z urzędników waszyngtońskiej administracji zaangażowany w sprawę przekazał agencji Reuters, że niektóre z elementów projektu wzbudziły niepokój administracji i wywołały silne obawy, że mogą one zantagonizować HRL. Czyli ludzie Bidena chcą nacisnąć dzwonek, ale raz, może dwa, krótko i trzymać się od stróża na dystans. Ale po jesiennych wyborach, kiedy to prawdopodobnie Republikanie odzyskają przewagę, Taiwan Policy Act może wrócić pod głosowanie i kto wie, kto wie. Pod koniec minionego tygodnia japońskie morskie siły samoobrony poinformowały, że zaobserwowały zespół okrętów marynarki wojennej chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej płynący przez cieśninę Tsushimską ku Morzu Japońskiemu. Zespół ten składał się z trzech okrętów: niszczyciela 055 Lhasa, niszczyciela typu 052D Chengdu i tankowca typ 903 Dongpingu. Japońskie Ministerstwo Obrony podało, że te trzy okręty zostały zauważone około 200 km na zachód od wyspy Fukue w Nagasaki. Tego samego dnia zaobserwowano w tej samej cieśninie okręt rozpoznania elektronicznego klasy Dongdiao, płynący w tym samym kierunku co pozostały okręty. Informacja przekazana przez Japończyków oznacza, że niszczyciel typu 055 Lhasa
odbył swoje pierwsze ćwiczenia na Morzu Japońskim. Strona chińska poinformowała, że pokaz zdolności niszczyciela jest odpowiedzią na amerykańskie i japońskie prowokacje w pobliżu Tajwanu. To pierwsza tak daleka podróż niszczyciela Lhasa od wejścia tego okrętu do służby w marcu 2021 roku. Od początku 2022 roku okręt przeprowadził szereg ćwiczeń na Morzu Żółtym. Chińczycy twierdzą, że okręt osiągnął pełną zdolność operacyjną i może wykonywać operacje wojskowe na dalekim morzu jako trzon zespołów chińskich okrętów. Przewiduje się, że ćwiczenia okrętu na Morzu Japońskim obejmą obronę powietrzną oraz walkę z okrętami podwodnymi. O niszczycielu typ 055 już niedawno mówiłem, ale przypomnę, że są to jednostki mierzące 182 metry długości, 20 metrów szerokości, o zanurzeniu do 6,6 metra i wyporności 13 tysięcy ton. Uważa się, że niszczyciele typ 055 ustępują jedynie najnowszym, futurystycznym niszczycielom amerykańskim typu Zumwalt, a i to teoretycznie, biorąc pod uwagę perypetie amerykańskiej konstrukcji. Typ 055 wyposażony jest w 112 uniwersalnych wyrzutni pionowych, 64 w przedniej i 48 w tylnej części okrętu. Może z nich, teoretycznie, zostać wystrzelony dowolny typ chińskiego pocisku nie dłuższego niż 9 metrów i o średnicy nie większej niż 85 cm. Spekuluje się, że w grę mogą wchodzić dowolne kombinacje złożone m.in. z rakiet woda-woda YJ-18A, przeciwlotniczych pocisków średniego zasięgu HQ-9B, a także rakiet manewrujących czy nowych pocisków do zwalczania okrętów podwodnych YU-8A. Niszczyciel posiada 130 mm działo zdolne do używania amunicji programowalnej i naprowadzanej, lufowy system samoobrony H/PJ-38, pociski przeciwlotnicze krótkiego zasięgu HQ-10, torpedy i wyrzutnie wabików. Okręty typ 055 mogą też przenosić po dwa śmigłowce morskie. Chińska marynarka posiada obecnie 8 niszczycieli rakietowych typu 055. Wszystkie zostały zwodowane, część jest w trakcie wyposażania. W służbie są 3 niszczyciele tego typu. Nanchang we flocie północnej, zwodowany w 2017 roku, przyjęty do służby w styczniu 2020 roku, Dalian przyjęty w kwietniu 2021 roku oraz Lhasa. Chiny zdają się nabierać coraz większego tempa, jeśli chodzi o rozbudowę marynarki wojennej. I tu podkreślę, w oparciu o własne zasoby technologiczne, kadrowe, konstrukcyjne, stoczniowe i finansowe. Chińska marynarka posiada obecnie 355 okrętów, a ich liczba zwiększy się w najbliższych 10 latach o około 100 jednostek. Można się spodziewać, że równolegle ze służby wycofywane będą jednostki starsze, zastępowane okrętami nowej generacji. Czy w tej liczbie pojawią się okręty bezzałogowe, czy takie jednostki stanowić będą osobną kategorię, okaże się za jakiś czas. Co istotne, amerykańska marynarka wojenna liczy niecałe 300 jednostek o tonażu niemal trzykrotnie przewyższającym tonaż chińskich okrętów. Jednak w sporej części, jak choćby w przypadku lotniskowców, marynarka USMI-11, wszystkie z napędem jądrowym, są to jednostki liczące sobie już wiele lat. Ich czas dobiega końca. Odmłodzenie amerykańskiej floty to kwestia czasu i wielkich budżetów, a także określenia wizji przyszłości tej formacji. Tak jak i w kwestii rozwoju lotnictwa amerykańskiego, i tu odbywa się przeciąganie lin pomiędzy analitykami, lobbystami, wojskowymi. Zdania podzielone, interesy rozbieżne. U Chińczyków podobnie, tylko szef wszystkich szefów ma, jak się wydaje, więcej moresu wśród swych współpracowników i podwładnych. A ja miałem dziś mówić o zupełnie czym innym, ale coś odwleczę. Są zatem przynajmniej dwa tematy, których dotknę w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję Państwu za wspieranie projektu Chiny24 poprzez serwis patronite.pl. Nasze konto w tym serwisie to patronite.pl/Chiny24. Każda nowa patronka, każdy nowy patron projektu Chiny24.com to bardzo konkretne wsparcie naszej aktywności, to dowód, że to, co robimy, ma wartość, ale także zobowiązanie, które pcha do dalszej aktywności, zobowiązanie wynikające z gestów każdego patrona z osobna i wszystkich patronów razem. Dlatego też dziękuję serdecznie pani Monice Auswiter-Zdziarskiej, panom Mariuszowi Janusowi, Lechowi Tarnowskiemu, Robertowi Kuszewskiemu, Krzysztofowi Burdalskiemu,
Marcinowi Świątkowi, Krzysztofowi Szołtyskowi, Marcinowi Budziszewskiemu, Tomaszowi Owsiakowi, Łukaszowi Apaczowi Kielinowi, Marcinowi Makowskiemu, Maksowi Kuśmierkowi, Pawłowi Małeckiemu, Michałowi Chojnackiemu i Robertowi Janikowi, jak również panom Łukaszowi, Krzysztofowi J., Danielowi Maćkowi Szanghajskiemu, Krzysztofowi Wojciechowi, a także wszystkim tym patronkom i patronom, którzy pragną pozostać anonimowi. Patronów i tych, którzy może kiedyś naszymi patronami zostaną, zachęcam. Zaglądajcie państwo na stronę chiny24.com. Znajdziecie tu niezwykłą ilość informacji na temat Chin, a także te dotyczące naszego newslettera i możliwości zostania naszym patronem. Gdybyście mieli państwo mieli jakieś pytania, sugestie, proszę je kierować na adres kontakt@chiny24.com albo poprzez nasze konto na Facebooku i LinkedIn. Ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia!